Dobra, tak w ogóle na wstępie chciałbym was zaprosić na grupkę na Facebooku Ziomeczki XP'a. Wpadajcie, macie tam informacje o live'ach, o odcinkach, więc nic was nie ominie. No i oczywiście też na fanpage'a XPlay Games i ty. Więc oczywiście zapraszam was, macie wszystko w opisie. Lecimy z odcinkiem, pozdro! Siemanko, z tej strony XPlay Games, a dziś kolejny, a zarazem nietypowy poradnik. Czy da się dobrze zarobić ze 100 korów? W sumie zawsze mnie to ciekawiło, czy w mniejszych ilościach da się zarobić, a jak już, to ile? Bo nie ukrywam, nie każdy robi tak jak ja. Po, no na 10 kont, czyli to wychodzi 50 korów dziennie. A znam osoby, które robią na 15 postaci, co daje nam wynik 75 korów. I robią to systematycznie. Czy chociażby na przykład na 2 konta po 10 postaci, co daje nam wynik 100 korów dziennie. Ale skupmy się dzisiaj na takim typowym graczu, który nie inwestuje w rękawice złodzieja i dropi sobie odłamki bez ISA. No, ale z drugiej strony nie ukrywam, że nie każdy lubi wydawać na gierkę pieniędzy. Ale sam zrozumiałem, ile czasu zaoszczędzamy kupując taką rękawicę z ISA. Plus jeszcze, na przykład rękawicę z Redlasa, którą dzięki uprzejmości graczy, albo chociażby mnie, a jak to zrobić, żeby właśnie taką rękawicę z Redlasu dostać ode mnie? Wystarczy wpadać do mnie na live'y, na których można coś podziałać i mogę wam pomóc wydropić właśnie taką rękawicę. Więc lecimy z odcineczkiem. Ja wam teraz pokażę na ekraniku generalnie ceny, jakie mogą nam polecieć właśnie z antyków, bo celujemy właśnie w antyki, bo raczej ze 100 korów legendy nie zrobimy. Więc rubin od 4 won do 4,2 wona, jadeit od 2 won do 2,3 wona, diament od 1,6 do 1,8 wona, szafir od 1,2 do 1,4 wona, onyks od 1 wona do 1,2 wona, a granat od 90 kk do 1,1 wona. Więc lecimy z odcinkiem. Dobra, także lecimy ze 100 Core Dragons i zobaczymy, ile zarobimy. Pozdro. Dobra, także podchodzimy sobie do alchemika, ale najpierw trzeba wyklikać te wszystkie Core Dragonsy. Mamy ich 100, zobaczymy, jaki będzie z tego zarobek, ile zarobimy, jakie antyki siadną. A może poleci jakiś antyk rubin? Kto wie, i zarobimy 4,2 wona. Super by było. Zobaczymy, jak nam w ogóle wydropi. Jak będziemy mieli wszystkich. Diamencików sporo. Rubinów sporo. Jadeitów trochę mniej. Szafirów dosyć sporo. Granatów też. I onyksów też. No to zaczynamy od oczywiście diamencików. Więc wbijamy uszlachetnienie smoczy. Tak jest. I lecimy, nie śpimy. Lecimy, nie śpimy i zobaczymy, jak to nam tutaj poleci. Bo nie ukrywam, sam jestem ciekawy, czy ze 100 korów można zarobić fajny jakiś pitosik. Bo tak to zawsze, jak widzicie też po moich odcineczkach, to robimy jakieś 500 korów, 1000 korów. Teraz w tym miesiącu nawet może być tak, że zrobimy 1500 czy coś koło tego, ale to jeszcze będzie na kanale oczywiście. Tak wam powiem, że generalnie fajnie mi się robi tą alchemię, jest taka przyjemność z tego dropienia. No wydaje się to monotonne, bo jakby robimy ciągle no to samo. No jakby to nie mamy nic do wyboru, bo na tym levelu co teraz stoję, to tylko takie rzeczy możemy robić i tak możemy zarabiać na woja, bo w sumie nie widzę jakiegoś, jak na razie, większego zarobku niż alchemia, ale oczywiście też stosuję się do moich poradników i to, co pokazuję wam, czyli na przykład odłamki energii, czy też oczywiście na pewno handel. No ale zobaczymy, co nam wyjdzie z tych właśnie Core Dragonsów. No 100 nie ukrywam, że to jest jakoś dużo, ale no może jakiś fajny antyk. No na pewno muszą nam jakieś antyki wejść, żeby no zarobić troszkę sianka. Ale zobaczymy, jak to będzie, bo nie ukrywam,
no jak widzicie też teraz po klipach, no nie wchodzi to za, no nie jest za kolorowo, nie? Jakby to nie jest to, czego ja oczekuję i tego, co chciałbym widzieć, czyli chciałbym widzieć tutaj same antyki, czyli antyk Rubin, antyk Jadeit, no i antyk na przykład Diament, to już by było fajnie, ale to jest niemożliwe, chyba przy 100 korach. No ale na pewno jakiś zarobek jest, coś można z tego zarobić. No i nie ukrywam, Morski, ta rękawica z Isa to jest, muszę wam powiedzieć, to jest wszystko. Wydatek taki malutki, a ile nam daje, to łodźcie panie, to jesteście bogaci, jesteście wtedy bossami, bo nie musicie spędzać na przykład na gierce 5 godzin, żeby wydropić te kory. Tylko wystarczy poświęcić około godziny 15 na te 25 korów. No ale przejdźmy teraz do klipu, który jest właśnie teraz na ekranie. Lecimy dalej z uszlachetnianiem naszych kamyczków. No i zobaczymy, ile antyków z tego wejdzie. No ale jak widzimy, niestety po klipach nie wchodzi to za kolorowo, nie za kolorowo. Nie wiadomo, czy w ogóle wykręcimy z tego jakiegoś antyczka, ale... Jest pierwszy antyk. Jest, mamy dwa antyki, granat i oczywiście Onyx. No myślałem, że jakiegoś Rubinka tutaj wlecimy z Rubinkiem, 4-2 Mona będzie i Picobello Manifit, ale niestety musimy się zadowolić tymi właśnie dwoma antycznymi kamykami, czyli Onyx i oczywiście granat. Więc zarobek gdzieś około 2 won, więc to nie jest źle jak dla nowego gracza, dla osoby, która dropi te chociaż 100 korów. No ale nie ukrywam, polecam chociaż zainwestowanie te 3 dyszki w ESA albo na Happy Hour, jak właśnie jest, to jeszcze lepiej, bo wtedy mamy, można powiedzieć, na dwie rękawice, czyli jakby na 2 miesiące. Więc ja wam dziękuję wielkie za odcineczek, za oglądanie, łapka, subik i strzałeczka. Siemaneczko!